Marzenia i plany piłkarzy Radomiaka wiążą się z jednym celem. To długo oczekiwany awans do pierwszej ligi. Ale świąteczny czas zachęca też do bardzo ogólnych refleksji. Dlatego Maciej Świdzikowski, pytany, czego życzy kibicom, odpowiedział. Przede wszystkim spokoju w te święta, zdrowych, wesołych, spędzonych w gronie rodziny, a na zbliżający się nowy rok jak najwięcej szczęśliwych, takich wesołych chwil spędzonych na trybunach, na meczach Radomiaka. Mam nadzieję, że przysporzymy im dużo, dużo fajnych momentów. Radomiak pokazał jesienią, że może śmiało myśleć o awansie do pierwszej ligi. Oczywiście awans drużyny Radomiaka do pierwszej ligi jest to marzenie wszystkich mieszkańców Radomia, również nas, piłkarzy, całego klubu. Wierzymy w to bardzo mocno. Wierzymy w ten zespół, w umiejętności tych piłkarzy. Ta runda pokazała, że graliśmy bardzo widowiskowy futbol. Już dawno nie zdarzyło się, żeby w tej lidze drużyna zdobyła tak dużą ilość bramek. Wskazówki, jak zdobyć awans, ma dla Radomiaka wielki sympatyk zielonych, zawodowy pięściarz Michał Żeromiński. Trochę więcej wiary w swoje umiejętności i trochę więcej walki. Ogólnie patrząc na tło całej drużyny, drużyna jest mocna, mam nadzieję, że w tym roku będzie awans, jest dobry trener, cała organizacja jest... Z uwagą śledzi wszystkie opinie trenera Dariusza Banasika. Szkoleniowiec ma też oczywiście własne przemyślenia. My nie możemy się zadowalać tym, co mamy. Jesteśmy w tej chwili na pierwszym miejscu, natomiast nie może to nas zgubić, tak? Bo piłka nożna uczy pokory, sport uczy pokory i w tej chwili... Ja bym podszedł do tej nowej rundy na zasadzie takiej, że startujemy praktycznie jakby z zerowym kątem, tak, że zaczynamy od nowa, musimy dalej udowadniać, że jesteśmy najlepsi, musimy udowadniać, że każdy mecz jest do wygrania. Dotychczas wiosna była trudna dla zespołu zielonych. Moim zadaniem jest przede wszystkim zbudować drużynę mocną pod względem sportowym, ale też pod względem mentalnym, tak, i było widać, że praktycznie my, wychodząc na boisko, czujemy się pewni siebie, szczególnie tutaj w Radomiu, tak, czujemy się pewni siebie, strzelamy jedną, drugą bramkę, nie poprzestajemy na tym. Dążymy do tego, żeby strzelić tych bramek więcej i wydaje mi się, że tutaj sukcesem to jest przede wszystkim, tak w cudzysłowie, głowa, tak? Że dobre nastawienie tych zawodników, mentalne, jeżeli chodzi o zwycięstwa. Przed sezonem trzeba naładować akumulatory. Piłkarzy czeka ciężka praca już w styczniu. Kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie w tym okresie przygotowawczym. Także jeżeli dobrze przepracujemy ten okres, myślę, że tym razem wiosna będzie nasza. Z drużyną Radomiaka jest cały czas Zdzisław Radulski. Moi chłopcy, dwa razy podchodziliśmy. No chciałbym, bo ja już mam 82 lata, chciałbym, żebyśmy weszli w końcu do tej pierwszej ligi. Panie Zdzisiu, gramy dla Pana i się staramy. Jesienią zieloni tworzyli dobrze rozumiejący się kolektyw. Nie ma w zespole gwiazd, a jest duża liczba zawodników, którzy ciągną grę do przodu, którzy strzelają dużo bramek, także to jest najważniejsze. Kadra zespołu może zostać poszerzona. Wiosną będzie przecież wiele trudnych meczów. Patrząc na zeszłe sezony, podjęliśmy decyzję taką, że nie będziemy robili przede wszystkim rewolucji, żeby nie zmieniać, bo jeżeli coś też dobrze funkcjonuje, to aż tak dużo zmian nie potrzeba. Będą delikatne korekty. Myślę, że przyjdzie może dwóch, może trzech, może jeden wartościowy zawodnik i to będzie wszystko. Ale całe środowisko związane z Radomiakiem ma jeszcze jedno marzenie. No to jest następne marzenie klubu, aby grać na warunkach, na stadionie, który spełnia wszystkie wymogi licencyjne. Bardzo wierzymy w to, że władze miasta zrobią wszystko, aby ten stadion powstał. To jest nasze marzenie, marzenie również kibiców. A Zdzisław Radulski za pośrednictwem telewizji Dami złożył kibicom świąteczne życzenia. Życzę wszystkim kibicom, i tym małym, i tym dużym, i tym młodym, i tym starym, wszystkiego najlepszego dla nich i dla ich najbliższych. Zdrowia i wszystkiej ich pomyślności. Składa Wam hrabia Zdzisiu Radulski, niezapomniany entuzjasta Radomiaka od 60 lat.